Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Jesteśmy przed bunkrem na Stołczynie. Bunkrem, który przez wiele lat stał pusty. Niedawno otrzymało go jedno ze szczecińskich stowarzyszeń. Chcieli tutaj zrobić swoją strzelnicę, chcieli je zagospodarować, ale miasto rzuca im kłody pod nogi. Posłuchajcie. Dzień dobry, nazywam się Marcin Komorowski, jestem prezesem Stowarzyszenia Klub Strzelecko-Kolekcjonerski M16 ze Szczecina. To co Państwo, wzięliście ten bunkier i dostaliście rachunek za niego, tak? To znaczy tak, bunkier dostaliśmy od miasta za darmo, do użytkowania. Zaczęliśmy się dowiadywać, co się dzieje z podatkiem od nieruchomości w tej sytuacji. No i został nieprawidłowo naliczony podatek. Prawie 17 tysięcy złotych teraz rocznie chce miasto, wydział finansowy od nas za ten obiekt. Ale powinniście nie płacić, tak? Zgodnie z przepisami podatkowymi, przepisami budowlanymi, budowla ochronna, w której się właśnie znajdujemy, dla stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej jest zwolniona z opłaty. A miasto uważa, że? Wydział niestety uważa, że to nie jest budowla ochronna, tylko budynek i naliczył nam zgodnie z tym, jakie ma stawki dla budynku. To jest tam 7, zdaje się 80 za metr kwadratowy. A pan ma w umowie napisane, że? I że jest to budowla ochronna. Czyli w umowie ma pan napisane, tak, że to jest budowla ochronna. Tak, w umowie jest wyraźnie budowla ochronna. Ona jest w rejestrze, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego jako budowla czynna. Czyli w momencie, nie daj Boże, jakiejś sytuacji awaryjnej typu wojna czy jakiś tam stan kryzysowy, musimy w ciągu 48 godzin oddać tą budowlę. Ale ten budynek jest zdewastowany, tu nie ma wody, nie ma światła, tak? Co Państwo chcecie tu urządzić? Tutaj chcemy wykonywać swoją działalność statutową i przede wszystkim strzelnicę sportową chcemy otworzyć. Tak jak Pan zauważył, nie ma tutaj mediów, budynek jest zdewastowany, musimy dużo pracy i pieniędzy włożyć, żeby móc uruchomić strzelnicę i tutaj cały ten obiekt. To ciekawy ten obiekt, tak? Ile to pięter jest? Mamy 4 kondygnacje, piwnice i 3 piętra do góry. Stać Was na utrzymanie takiego budynku? Powiem szczerze, że bez tego podatku od nieruchomości jesteśmy w stanie opanować to, ale z tym podatkiem nas nie będzie stać i będziemy musieli po prostu oddać klucze i zwrócić do miasta obiekt. To Państwo co zrobiliście? Na jakim etapie to jest? To jest na razie na etapie taki zabezpieczony, żeby nie wchodzili tutaj, bo niestety przez ostatnie lata budynek był dewastowany, podpalany, zaśmiecany, ponieważ praktycznie cały czas stał otwarty. Weszliśmy tu w listopadzie, zostało zamurowane wejście, wsadzona porządna krata i na razie mamy spokój z obcymi, że tak powiem. A z urzędnikami jak sytuacja wygląda? No niestety tak, mogę tutaj tylko pochwalić pana ze Zbilku, pana Krzysztofa Litwińskiego i pana Marka Pasona z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, bo to są ludzie przychylni i oni właśnie umożliwili nam to, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Ale jeśli chodzi o Wydział Finansowy, o podatki, no to niestety robią nam pod górkę i według naszej wiedzy, według prawa, no jest to niezgodna decyzja z obowiązującym prawem. Napisaliście odwołanie, tak? Tak, odwołanie właśnie dzisiaj wieziemy do urzędu. I co dalej? No dalej czekamy, liczymy na to, że jednak urzędnicy przeczytają nasze odwołania, zapoznają się z argumentami, no i zrezygnują z tej opłaty o podatku od nieruchomości w takiej kwocie. To by fajna była taka inicjatywa, bo tu dzielnica zaniedbana, tak? Jakieś inwestycje miejskie są w ogóle gdzieś dookoła? Wie pan, co ciężko im powiedzieć o inwestycjach miejskich, aczkolwiek mieszkańcy się bardzo ucieszyli, gdy nas zobaczyli tutaj. Są zadowoleni, przychylni. Mam 2 pisma od 2 stowarzyszeń ze Stołczyna, którzy nas popierają, są z nami. Powiedzieli, że jak tylko będą mogli, to nam pomogą tutaj, żeby coś się działo, żeby ta dzielnica ruszyła. Nie? Okay, dzięki. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Dzięki.